sobotę, 25 grudnia o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Rozmowę z ojcem Jackiem Salijem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witam w ten świąteczny dzień, a teraz świątecznie, rodzinnie witamy razem z żoną. Przyszliśmy do studia i zaprosiliśmy naszego, pozwolimy sobie nazwać, ojca duchowego, sąsiada, ojca Jacka Salija, dominikanina. Konkretnie, świątecznie, rodzinnie, ale jednak przede wszystkim konkretnie chcemy rozmawiać o świętach, chcemy rozmawiać o tym, co dla nas wszystkich w tym momencie ważne. Oczywiście nie mogę nie zacząć od po prostu złożenia wszystkim Państwu, którzy nas oglądacie, bardzo serdecznych życzeń zdrowia, szczęścia, pogody, zadowolenia z rodziny, sukcesów, pieniędzy, jeśli są konieczne, przyjaciół, bez których się obyć nie można. No i nam wszystkim wszystkiego dobrego. Drogi ojcze Jacku, święta. Zaczynają się święta i jest takie przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Polacy lubią świętować, czasami się mówi, że świętujemy za dużo. Jak to jest z tymi świętami? Ile świętowania? Jeden dzień w tygodniu? Dłużej? Zawsze? Ja tak do pańskich życzeń to jeszcze bym dodał, żeby ta atmosfera świąteczna była jak najpiękniejsza i żeby ogarnęła cały rok 1994. Bo właśnie po to świętujemy. Świętujemy po to, żeby nasze życie nie zatonęło w szarzyźnie zwyczajności, codzienności, bo szarzyzna jest bardzo ważnym elementem naszego życia, ma swoje oczywiste wartości, ale szarzyzna powinna być podświetlona właśnie jakąś świątecznością. No właśnie, czym jest świętowanie? Czy świętowanie to odpoczywanie, jedzenie, spacerowanie, robienie czegoś innego, czy także praca? Czy świętowanie to wstrzymanie się od pracy konieczne? Proszę pana, ja bym przede wszystkim odrzucił ideę świętowania produkcyjną. To znaczy, święta są nie tylko po to, żeby odpocząć i się przygotować do pracy w dniu powszednim. Jednak bardzo bym zwracał uwagę na znaczenie tego jakiegoś wymiaru transcendentnego w naszym życiu, które wprowadza świętowanie. Dla człowieka wierzącego rzecz jasna będzie czymś przeogromnie ważnym, żeby w dniu świątecznym być na mszy świętej, pomodlić się, trochę więcej właśnie tego wymiaru transcendentnego przeżyć w życiu, znaczy w dniu świątecznym, a żeby go było więcej w życiu codziennym. Pamiętam taką świąteczną, dziecięcą trwogę. Jest święto, ja jestem nieprzygotowany do klasówki, a przecież mi dzisiaj nie wolno. No a my rozmawiamy w dniu świątecznym, ja pracuję, grzeszę. Ja pamiętam, moja mama bardzo się starała, żeby porządki przedświąteczne skończyć 2 minuty przed północą. Tak, ja to bardzo rozumiem. Natomiast ja myślę, że w tej chwili pan nie tyle pracuje, co służy. To jest jednak różnica. I to jest właściwie odpowiedź na moje drugie pytanie, które chciałem zadać. Czy grzeszy ksiądz, który może nie wygłasza, bo to oczywiste, ale przygotowuje sobie kazanie w dniu świątecznym? Proszę pana, nawet w Starym Testamencie kapłanom wolno było przenosić różne przedmioty świątynne. Prawda? Bo to jest jednak kult Boży, to jest właśnie dzień świąteczny, jest od kultu Bożego, także to w czasach Ewangelii to rzecz jasna. I powoli zaczynamy wchodzić w rozważania o pracy. Ksiądz Tischner pracy poświęcił ogromną ilość swoich artykułów, o tym pisał również nasz papież Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Czym jest praca? Karą czy formą istnienia? I czym praca właśnie różni się od służby? Czy każda praca jest służbą? Proszę pana, jest w 5 rozdziale Ewangelii Jana takie zdanie, które jest po polsku troszeczkę źle przetłumaczone. Gdyby je dobrze przetłumaczyć, ono brzmi: Ojciec mój, Ojciec Przedwieczny, aż do tej chwili pracuje i ja pracuję. Kiedy myślimy o pracy,
jeżeli chcemy jakoś głęboko na temat pracy spojrzeć, to jednak dobrze jest wpatrzeć się w boski prawzór. Praca jako dzieło upiększania świata, praca poza tymi czynnościami, które musimy wypełnić, bo są niezbędne do tego, żebyśmy żyli. Praca ma w sobie taki wymiar, jak to by powiedzieć, tworzenia przestrzeni, w której nasze życie może być bardziej ludzkie. Tworzymy tę przestrzeń i tworząc tę przestrzeń zaczynamy pracować dla drugiego. Oddajcie co cesarskie cesarzowi, mówi pan. Chciałbym wiedzieć, jak ta prawda o pracy i prawda o służbie przekłada się na życie społeczne, polityczne, na nasze zobowiązania. Czy na przykład to oznacza, że jeżeli jestem katolikiem, jeżeli swoją pracę i swoją służbę wyobrażam sobie w określony sposób, to co jako katolik powinienem głosować na katolików, na przykład głosować na ojczyznę, która ostatnio starała się o władzę? Czy te rzeczy się z sobą nie łączą? No nie wiem, na które z tych pytań panu odpowiedzieć, bo pan na przykład pyta mnie, co znaczy oddajcie cesarzowi co cesarskiego. Ja przypomnę, że Pan Jezus te słowa powiedział wtedy, kiedy próbowano go wpędzić w pułapkę. Mianowicie zapytano go, czy godzi się płacić podatek cesarzowi, czy też nie. Cokolwiek by nie odpowiedział, chciano użyć przeciwko niemu. Pan Jezus wprowadza nowy temat, temat wizerunku. Pokażcie mi monetę. Czyj to wizerunek? Cesarza. To oddajcie co cesarskiego cesarzowi, a co Bożego? Bogu. Zatem na monecie jest wizerunek cesarza, a ty człowiecze zapytaj sam siebie, gdzie jest wizerunek Boży. Wizerunek Boży jest w tobie, ty jesteś na obraz Boży stworzony, zatem Bogu oddawaj całego siebie, a cesarzowi w ramach tego, co Boże, nie obok. To nie jest, że cesarz ma swój kącik i Pan Bóg ma swój kącik, tylko Bogu całego siebie, a wszystko jedne w ramach oddawania siebie Panu Bogu. I mam wrażenie, żeśmy się, jeśli nie zafilozofowali, to w każdym razie wpłynęli w te dwuznaczności biblijne. Renata, sprowadź nas na ziemię. Czy władza jest determinowana przez wartości, którym służy? Proszę nam powiedzieć, jak pomóc ludziom, którzy zachorowali na władzę i którzy stracili tutaj dla niej rozsądek na przykład. Proszę panią, ja tak powiem pani szczerze, że ja nie bardzo umiem odpowiadać na pytania, kiedy do mnie się zwraca ktoś z jakimś pytaniem w sensie ogólnym. To znaczy, gdyby do mnie przyszedł ktoś z takim pytaniem, to ja bym go troszeczkę wypytał, o co mu chodzi. Albo gdyby jego żona przyszła do mnie z takim pytaniem, ja wtedy zapewne bym umiał odpowiedzieć. Natomiast ja strasznie przepraszam, to nie jest to, że ja się próbuję wymigać z pytania, tylko ja no, nie umiem odpowiedzieć. Chciałbym zapytać w tym momencie szczegółowo, oczywiście tego nie zrobię, bo przecież nazwiskami nie będziemy tutaj rzucali, ale mówią niektórzy, że władza, dyktat tak zwanych sekretarzy POP, jak ich to niedawno nazywało, w niektórych przynajmniej środowiskach został zastąpiony przez dyktat proboszcza. Ja bym powiedział oczywiście inaczej, że tak naprawdę dyktat proboszcza jest w polskiej historii dużo starszy i to raczej chyba przez te 40 lat właśnie partia, właśnie ta organizacja wchodziła w pewien wąski, może najbardziej negatywny element tego, czym hierarchia Kościoła dla nas jest. Ale chcę zapytać o hierarchię, o instytucje, o relacje pomiędzy tym, co boskie, a tym, co w Kościele urzędnicze. Czy Kościół widzi jakąś drogę postępowania administracyjnego, kiedy
również i w tym środowisku spotykamy się z głupotą, złą wolą, zaniechaniem. Co zrobić, jeżeli niemądry ksiądz nie chce nam dać rozgrzeszenia? Proszę pana, no ksiądz, który nie daje rozgrzeszenia, jest w konfesjonale, jest przedstawicielem Pana Jezusa i na ogół to jednak ksiądz wspólnie z penitentem dochodzi do wniosku, że lepiej nie udawać, że się daje rozgrzeszenie, które nie będzie rozgrzeszeniem Bożym, niż dokonać świętokradztwa. Niech pan mnie dopyta, bo ja jakby... Mówi kiedyś ojciec, że można przyjmować sakrament w duszy, że jest taka formuła. Wysoki hierarchia Kościoła, kiedy mu to powiedziałem, uznał, że to herezja. Proszę pana, bo rzecz jasna, sakrament się przyjmuje w sposób widzialny, powiedzmy, jeśli idzie o komunię świętą, to wręcz materialny, ciało pańskie pod postacią chleba i wina. I rzecz jasna, nikt nie zastąpi sakramentu przyjmowanego w sposób widzialny. Natomiast Pan Bóg niewątpliwie kocha wszystkich ludzi, także tych ludzi, którzy może się jakoś pogubili, czy dokonali kiedyś wyborów, których dzisiaj by nie dokonali, czy powiedzmy są w jakiejś takiej postawie, przynajmniej następującej: Panie Jezu, jeżeli Twój pogląd na moje życie jest inny niż mój, to Ty, Panie Jezu, masz więcej racji niż ja. I w stosunku do takich ludzi to rzecz jasna, że zawsze będę podpowiadał temu człowiekowi, że przynajmniej duchowo przyjmuj sakrament. I o to chyba pytam. Pytam o to, którędy Jezus emanuje. Dlatego, że słowo Kościół ma dla mnie trzy znaczenia. Tak mi tego na religii uczono. Kościół to budynek, Kościół to hierarchia właśnie, instytucje i Kościół to wspólnota. Komu w związku z tym się spowiadam? Konfesjonałowi, księdzu, który ma do tego uprawnienia, czy wspólnocie? Bo i takie mody na przykład w Stanach Zjednoczonych podobno istnieją. Kościół to przede wszystkim jeszcze coś czwartego. Kościół to jest świątynia budowana z żywych kamieni, którą Pan Bóg buduje sobie na życie wieczne poprzez pokolenia. A spowiadam się Panu Jezusowi. Owszem, jest w sakramencie pokuty także wymiar jakiegoś pojednania ze wspólnotą. Ale nie można tego rozdzielać. Pojednanie z Bogiem jest tym samym pojednaniem z wspólnotą. Pojednanie ze wspólnotą, które nie byłoby pojednaniem z Bogiem, nie jest czymś prawdziwym. My mówimy ciągle o dwóch różnych rzeczach. Ojciec mówi oczywiście o Panu Bogu, jakiego postrzega, jakiego rozumie, jakiego z pewnością kocham. Ja mówię o tym, co widzę. Widzę organizację, która dzieli się od zawsze istotą Kościoła naszego chrześcijańskiego, jest to, że się podzielił, jest jakby dowodem na prawidłowość historii o wieży Babel, prawda? Kościół niepodzielony nie jest nasz. A jednocześnie teraz tak dużo się mówi o ruchach ekumenicznych, jakby o chęci połączenia. Czy to jest w ogóle możliwe, czy z góry skazane na niepowodzenie? Czy z góry jest w tym jakieś założenie właśnie heretyckie, że co, nasz papież przyjdzie i uzna hierarchę prawosławnego, uzna, że Luter nigdy nie zszedł na złą drogę? Jak to jest z tym ekumenizmem? Proszę pana, jeśli idzie o Kościół prawosławny, to w Kościele katolickim bardzo dawno, tak bardzo wyraźnie, to już święty Tomasz Zakwinu w XIII wieku i stanowisko Stolicy Apostolskiej i wręcz Soboru Liońskiego II w roku 1274 bardzo jednoznacznie określili, że Kościół prawosławny w zasadzie jest z nami w wierze zjednoczony. Bardzo niewiele Kościół prawosławny dzieli od Kościoła katolickiego. Jeśli idzie natomiast o Lutra czy inne grupy wyznaniowe, różne kościoły protestanckie czy wspólnoty protestanckie, niewątpliwie w wierze dzielimy się dość poważnie, ale na szczęście nie w sprawach najważniejszych.
Na szczęście praktycznie wszystkie kościoły i wspólnoty chrześcijańskie wyznają prawdę w Boga Trójjedynego, prawdę w realność wcielenia, prawdę w odkupienie nas na Kalwarii, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Krótko mówiąc, w tych prawdach elementarnych my jesteśmy bez porównania bardziej zjednoczeni, aniżeli w czasach starożytnych. Heretycy czasów starożytnych niestety byli heretykami w sensie głębokim. I stąd ekumenizm dzisiaj w naszych czasach ma stosunkowo dużo szans na powodzenie. Natomiast jaka jest możliwość naszego zjednoczenia? Myślę, że jeżeli nikt z nas nie będzie odstępował od tego, co nam drogie, a będziemy się każdy w swoim zakresie pogłębiali w tym, co nas drogie, to my się zjednoczymy. Czy idea łączenia się Europy we wspólnotę może odrodzić się we wspólnocie chrześcijańskiej? Jednym słowem, czy trzeba nam nowego średniowiecza, a przynajmniej jego uniwersalizmu? No, sobie nie wyobrażam powrotu do przeszłości, choćby nawet powrotu do początku XX wieku, a tym bardziej do średniowiecza. Natomiast ideą wspólnoty europejskiej, tak jak ja ją postrzegam, jest przede wszystkim idea personalistyczna, to znaczy takie tworzenie wspólnoty, w której uwyraźnia się i pogłębia tożsamość każdego z jej członów. Krótko mówiąc, to co no, chociażby Gombrowicz tak pięknie formułował, że tym prawdziwiej będziemy Europejczykami, im głębiej potrafimy ocalić tożsamość naszej polskości. Pracowity jak Bernardyn, mądry dominikanin, dumny jezuita. Czy zakonnik winien kultywować cnotę, czy zwalczać grzech? Dlaczego ojciec przedłożył habit nad plebanię, regułę dominikanów nad inne zakony? Proszę pana, to jest troszeczkę pytanie, dlaczego pan się ożenił z panią Renatą. Po prostu ja wybrałem zakon, to jest jakby moja małżonka, wie pan. Tu jest strasznie dużo wymiaru irracjonalnego. Po prostu się wybrało, się żyje i się jest szczęśliwym. No. Jako filozof posługuje się ojciec rozumem, jako duchowny sercem. Czy jako człowiek wierzy ojciec w cuda, w nadzwyczajne zdarzenia, w to, że święty Kostka ulatywał nad ziemią, w to, że jakiemuś grzecznemu dziecku naprawdę aniołek pod choinkę cudowny dar przyniesie? Proszę pana, ja nie tylko wierzę w cuda, ale ja oglądam cuda i w dodatku muszę panu powiedzieć, że często, nie liczę, ale myślę, że minimum kilkadziesiąt rocznie. I naprawdę, to mówię z całą powagą, dajmy na to sytuację, kiedy człowiek jest pogrążony w takim bezsensie, że widać, on musi zginąć, musi. I potem dzieje się cud, okazuje się, człowiek jest uratowany. Czy jakieś małżeństwo kompletnie rozpadłe, prawda, skłócone, poranione wzajemnie. I jeśli uda się dotrzeć do serc tych ludzi, dokonują się jakieś takie cuda nieprawdopodobne. Wie pan, nasza rozmowa jest krótka, my nie możemy... Znaczy, bo ja po prostu tutaj mógłbym opowiedzieć mnóstwo konkretnych przykładów. Jeden właśnie... poproszę, warto. Jeden, proszę pana, było to tak. Jakieś takie bardzo skłócone małżeństwo poprosiło mnie o to, żeby w mojej obecności wylać na siebie wszystkie pomyje. I trwało to godzin trzy. I ja byłem tymi pomyjami zalany. I wiedziałem, że to małżeństwo jest nie do uratowania. Ale wiedziałem też, że Pan Jezus jest Zbawicielem i że Pan Jezus ma moc czynić cuda. I trzy godziny się lały pomyje. Ja wtedy, kiedy się skończyło, nie mam nic do powiedzenia tym ludziom i w ostatnim momencie mówię im tak, słuchajcie, może zacznijmy naszą rozmowę z perspektywy następującego dogmatu. Spróbujcie uznać jako rodzaj dogmatu. Nie,
Być może nasze małżeństwo da się uratować. Spróbujcie przyjąć, że to bardzo dobrze, to wręcz świetnie, że jesteśmy mężem i żoną. Tak się, jednak pytałem... tak się jakoś zdarzyło, nie, bo ja o cudzie chcę opowiedzieć. Tak się jakoś zdarzyło, że te słowa, które pewno dla mnóstwa innych małżeństw w tej sytuacji byłyby no, okazaniem pogardy, zlekceważenia, tak zadziałały, że no, rozmowa miała miejsce, myślę, że kilkanaście lat temu i małżeństwo sobie trwa i w dodatku całkiem szczęśliwie. Naprawdę cud. Jednak chciałem czegoś metafizycznego. Ojcze drogi, w czasach, gdy cenzura była tajna, tylko Kościół w formule nihil obstat przyznawał, iż cenzurę stosuje i na Ojca książkach licznych taka formuła się znajduje. Czy autorzy duchowni są cenzurowani i jak się z tą cenzurą wewnętrzną i zewnętrzną utożsamiają? Proszę pana, to jest pomieszanie pojęć. Mianowicie pan mnie pyta nie o cenzurę, tylko o recenzję. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w państwowym wydawnictwie naukowym wydano książki bez recenzji kompetentnych znawców. I kiedy ja piszę swoją książkę, to rzecz jasna jest moim najszczerszym pragnieniem, żeby to była książka wyrażająca wiarę katolicką. Nie jakieś moje osobiste poglądy, bo wtedy nie musiałbym być księdzem, tylko wiarę katolicką. No, przyznam szczerze, że kłopotów w życiu nie miałem, to znaczy w życiu swoim, a napisałem, no nie liczyłem, ale książek pewno z 10, może więcej. W życiu swoim miałem, ja wiem, ze 4 drobne interwencje i za każdym razem bardzo mi się one podobały. Czy dostęp Kościoła do środków społecznego przekazu dzisiaj uważa ojciec za wystarczający, niewystarczający, a może zbytni w stosunku do na przykład innych kościołów? Wie pan, ja się nad tym nie zastanawiałem. Właśnie strasznie ciekaw jestem, jak widzowie odbierają tę naszą rozmowę, bo to jednak jest rozmowa z kimś, kto nie ma fachowego przygotowania do występowania w telewizji. I znaczy być może no, zbyt mało fachowości jest w występowaniu ludzi Kościoła w środkach masowego przekazu, ale nie, ja nad tym pytaniem to... Ja zapytam w takim razie już jako po prostu intelektualistę, człowieka myślącego, jak ojciec ocenia, albo inaczej, jak ojciec rozumie to, co się dzieje ostatnio wokół publicznej telewizji, niepublicznej telewizji, wokół nas wszystkich, jak ojciec rozumie ten atak prezydenta na Krajową Radę Radiofonii, czy jako chęć poszerzenia sfery wolności? Ja od razu panu przerwę. Ja ostatnie 2 tygodnie spędziłem na rekolekcjach. Ja pierwsze słyszę o ataku prezydenta na Radę Telewizji. No mówię o tym. Prezydent zażądał ustąpienia swoich przedstawicieli, pana Markiewicza, pana Iłowieckiego, prawda, z tej rady. Zażądał, żeby ta rada złożyła sprawozdanie. Niech pan naprawdę mnie nie kompromituje, niech pan kończy. Tak, bo no, to jest... od 2 tygodni nie. No chciałem pytać w takim razie, konkretnie chciałem pytać o to, co się dzieje, ale w takim razie zapytam i opowiem, bo mówiliśmy o cenzurze, mówiliśmy o relacji pomiędzy naszą władzą a kontrolą i o to, na co ta władza może sobie pozwolić i w jaki sposób powinna być chroniona. Nie wiem w takim razie, czy ojciec widział na naszych murach, pojawiły się takie plakaty, ktoś bardzo podobny do naszego prezydenta, mówi na nim, nie wiem, czy dobrze to powtórzę, nie muszę, ale chcę czytać Cash, czasopismo Cash. Taka jest reklama. No, pewnie niektórzy mogą ją uznać za obraźliwą. Czy zdaniem ojca najwyższe autorytety państwowe powinny być przed tego typu żartami chronione, czy może nie, czy może to zabawnie? Proszę pana, to co pan mówi, to mi uprzytamnia, jak bardzo zmieniła się mentalność europejska na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 2 stuleci. Mianowicie, kiedy ja obcuję z tekstami starymi, to modlitwa za władcę zawsze była wyjaśniana jako modlitwa za społeczeństwo.
władca był postrzegany nie tyle jako pojedyncza osoba, tylko jako symbol, reprezentant, ale nawet rodzaj jakby mistycznego utożsamienia społeczeństwa. I jeżeli dzisiaj mamy inne spojrzenia, to może... Znaczy, mnie osobiście razi tego typu nadużycie osoby prezydenta czy osoby prymasa. Razi, po prostu czuję coś niewłaściwego, ale może to dlatego, że jakby jeszcze czuję tę starą mentalność, nie wiem. Błogosławieni ubodzy, ale tak naprawdę nikt nie chce być biednym, ubogim człowiekiem. Co ojciec mówi tym, którzy mają poczucie, że utracili godność w owej biedzie? Jakie słowa pociechy można ku nim skierować? Oj tak, proszę panią, w gruncie rzeczy ja się z takimi problemami nie spotykam. Ja się spotykam z ludźmi, którzy przychodzą prosić o pomoc. Do tego stopnia, że zdarza się nawet, że ktoś znajomy, kto ma do mnie zaufanie, że w ten sposób jego godność nie zostanie obrażona, po prostu prosi mnie o pomoc. No to staram się mu pomagać. Natomiast powiem szczerze, że to pytanie jest o tyle smutniejsze, że żyjemy w czasach, kiedy istnieje nadprodukcja żywności. I jak to możliwe, żywności za dużo, a są ludzie głodni. Znaczy, to się domaga jakichś rozwiązań strukturalnych. Dzisiaj mamy Boże Narodzenie. Przypomina mi się Dziewczynka z zapałkami Andersena, czy jaki to jest tytuł, chyba Chłopaczek na Wigilii u Pana Jezusa Dostojewskiego. Po prostu są to te utwory literackie, które stawiają dramatyczne pytanie, ale zarazem jakby odsłaniają naszą bezsilność, bo to jest grubo nie w porządku, żeby no coś takiego jak chłopak na Wigilii u Pana Jezusa mogło się zdarzyć, a się zdarza. W tym dniu świątecznym nie powinno mówić się o tym, co ciemne, a przecież jeden z ojca ulubionych ojców Kościoła pisał, trzeba bowiem pamiętać nie tylko o tym, który wszystko stworzył, ale również o tym, który wszystko zepsuł. Gdzie dzisiaj ujawnia się diabeł? Czy może pamięta ojciec początek dekalogu, pierwszą część dekalogu Kieślowskiego? Ojciec Jacek też napisał książkę, która nazywa się Dekalog i jest analizą 10 przykazań. Tam tym wcieleniem szatana, tym nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, był komputer. Czy jest coś w tej myśli, w tej supozycji Kieślowskiego i Piesiewicza? Wie pan, ja bym jednak nie przyznał panu racji, czy nawet jeżeli święty Augustyn tak powiedział, że diabeł wszystko zepsuł, no aż taki mocny to on nie jest. On dużo zepsuł, tak, ale w dodatku, jeśli się trzymamy Pana Jezusa, to się okazuje, że nawet to, co on psuje, to może wyjść nam na korzyść. Także, że tu jakby, znaczy ja diabła się nie boję, jak długo trzymam się Pana Jezusa. Także ja jakby nie czuję... A teraz konkretnie. Czy zna ojciec, wyobraża sobie ustrój lepszy od demokracji? Nie myślałem na ten temat. No, do demokracji tęskniłem, z demokracji się cieszę. Ciekaw jestem, jak będą patrzyli na demokrację ludzie za dwa pokolenia. Mnie w tej chwili demokracja się wydaje ustrojem najlepszym. Czy demokracja to taki ustroj, w którym jest wolność dla wrogów wolności? Wie pan, to pan daje takie pytanie bardzo ogólne. Czyli dla tych, którzy chcą demokrację. Proszę pana, wolność jest dla wszystkich, natomiast może można ją ograniczać w jakichś dziedzinach. Znaczy po prostu to nie ma takiego człowieka, który od początku do końca każdą komórką swojego ciała byłby wrogiem demokracji. W związku z tym moim zdaniem to jest taka formuła jakby zanadto plakatowa. Zadam jeszcze inne plakatowe pytanie. Aborcja, nieszczęsna aborcja. Czy są takie możliwości, są takie sytuacje, w których można ją uznać za dopuszczalną? Proszę pana,
Ja wiem, że dziecka zabić nie wolno nigdy. Tyle wiem na pewno. Niektórzy twierdzą, że nadchodzące lata, a wchodzimy w nie właśnie, lata 94-96, mają przynieść koniec świata. Czy skończy się na milenijnych trwogach, czy rzeczywiście mamy jakieś złe przeczucia na ten nadchodzący koniec? Wie pan co, prawdę powiedziawszy, to nie wiadomo, czy dożyjemy nowego roku. Prawda? Także, a nie jest wykluczone, że Ziemia jeszcze będzie trwała miliony lat. Jakby ja panu Jezusowi do rękawa zaglądać nie będę. Ja panu Jezusowi też do rękawa zaglądać nie będę. Kończymy już naszą rozmowę, naszą noworoczną, bożonarodzeniowe spotkanie. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, za to, że zechcieliście otworzyć telewizory. Jeszcze raz proszę, przyjmijcie najlepsze życzenia i spotkamy się znowu w święta, w nowy rok. Spotkamy się wtedy z panem Bernardem Hanaoką, z którym będziemy rozmawiali o mocie.